No na pewno, z tego co wiem, to kibice Śląska i my czekaliśmy tutaj na zwycięstwo 10 lat, więc to jest na pewno kawał czasu. Super, że się udało tutaj wygrać. Ja też czekałem długo na bramkę, ale przez ostatnie dwa dni miałem czutkę, że ta bramka teraz spadnie i tak się stało. No wiadomo, że też dobrze podeszliśmy pressingiem i piłka do mnie trafiła tutaj w polu karnym, tak jak już powiedziałem w wywiadzie dla Kanal Plus, to bali się mi odebrać piłkę, no i ułożyłem sobie piłkę do strzału i strzeliłem. Na pewno były momenty, gdzie Zagłębie przejęło inicjatywę, to też są takie mecze, gdzie wiadomo, nie możesz presować cały mecz, nie możesz atakować cały mecz, dlatego musisz się mądrze cofnąć, szkoda tej straconej bramki, w tamtym momencie akurat mieliśmy kontrolę. I musimy to kontynuować. Wiadomo, że przed nami chcemy zrobić teraz serię zwycięstw, była seria remisów, teraz chcemy zrobić serię zwycięstw i kontynuować tą dobrą passę. No na pewno, ja teraz akurat udam się na kadrę, jutro jadę do Apolenicy, to na pewno ta bramka buduje przed meczami reprezentacji. Mam nadzieję, że w meczu z Legią też taką dobrą grę zaprezentujemy i wygramy.